Witam i o zdrowie pytam. Jam jest kapelusz, a oto materiał, którego się kompletnie nie spodziewałem i nie wiem sam co o nim sądzić, ale przyszedł mi do głowy, więc go sobie zrealizujemy i przedstawię wam moją subiektywną listę shipów i par w One Piece. Pamiętajcie też pisać swoje listy. Shipy oraz oficjalne pary mogą być jak najbardziej osobno lub razem. I zanim ktoś mnie zje, że nie powinno się shipować postaci, które nie mają ze sobą nic wspólnego, to ja mam podejście takie, że rób ta co chceta. W nosie mam takie rzeczy, jesteśmy wolnymi ludźmi, tak? Tylko też pamiętajmy, że za wolnością idzie odpowiedzialność. I jak ktoś próbuje shipować dwójkę głównych protagonistów z Demon Slayera na przykład, to raczej z pozytywną reakcją ludzi się nie spotka. Więc chcę przez to powiedzieć, że w teorii można shipować wszystko, co się rusza i nie rusza też. Lecz pamiętajmy, że gdy mówimy bądź piszemy o swoich pomysłach publicznie czy w jakimś kręgu ludzi, to powinniśmy się liczyć z różnymi opiniami. Zatem zaczynajmy. Panie kapeluszniku, co pan śpiesz, że niby najbardziej shipowana dwójka przez fanów tylko na piątym miejscu? Tak, moi drodzy, ja Luffy'ego i Hancock lubię. Moim zdaniem na 90% do końca serii raczej się zejdą, ewentualnie w jakimś epilogu. Ale no, mam problem z nimi taki, że wydaje mi się, że ich potencjalny związek jest mało kompatybilny. Była to bardzo asertywna i dominująca kobieta oraz jest kapitanem piratek Amazon Lily, co czyni ją wręcz władczą. Powoduje to, że zestawiając się z Luffy'm jako osobą, która chce być najbardziej wolna na świecie, to średnio widzę ich wzajemne połączenie. Plus między nimi jest 12 lat różnicy. Niby znam osobiście osoby, które miały sporo lat różnicy między sobą, a były w związkach czy nawet po ślubie, ale czy ponad dekadę to nie lekka przesada? Dobra tam, zresztą nie mi oceniać takie rzeczy, każdy ma swoją moralność. Generalnie uważam, że ich związek nie byłby potencjalnie tak fajny, jak się ludziom wydaje, pomimo simpienia Hancock do Luffy'ego. Pierwsza oficjalna para na liście, która była nawet małżeństwem, a także mieli dziecko. O seniorze i jego historii zrobiłem już film, także zachęcam obejrzeć. Natomiast ta dwójka była świetna. Bardzo naturalnie Oda przedstawił, jak się poznali i jak potoczył się ich związek. Szkoda tylko, że senior okłamywał swoją żonę, ale jak wiemy, nienawidziła ona piratów, więc bał się przyznać do tego, co tak naprawdę uprawia, czyli piractwa. Natomiast ja chcę docenić aspekt, że senior próbował mimo wszystko prowadzić normalną rodzinę. A potem, pomimo tego, że ludzie się z niego śmiali, to nosił czepek swojego zmarłego syna dla swojej żony, która była w stanie wegetacji. Daje ich na miejscu czwartym dopiero, niestety, bo nie mieli happy endu. Z SBS-a od Ody dowiadujemy się, że Russian także umarła, a senior Pink, cóż, siedzi chyba teraz w Impel Down. Naprawdę ich szkoda. Jak ktoś dał się zaskoczyć miejscem trzecim, niech się pochwali w komentarzach. Ale tak, Oda potwierdził, że ta dwójka jest razem, co mnie bardzo cieszy. Wyglądają na bardzo naturalną parę staruszków. Oboje byli piratami o raczej spokojnej naturze, więc się wzajemnie uzupełniają i rozumieją bez słów. To chyba też najbardziej zgrana para w One Piece i przede wszystkim widać u nich dojrzałość, bo jakoś specjalnie nie obnosili się ze swoimi uczuciami w serii, także fajnie, że Rey i Shaki mają z kim wzajemnie spędzić starość. Pytanie, czy dożyją oboje końca serii? I tu rodzi się ciekawe pytanie.
oficjalnie nie są razem, ale moim zdaniem raczej na koniec serii się zejdą. Czuć oraz widać wyraźną sympatię Koali do Sabo, a prawa ręka Dragona raczej odwzajemnia sympatię. Oczywiście po przyjacielsku, ale One Piece to shounen, więc mogą ostatecznie skończyć ze sobą, razem. Poza tym razem wyglądają bardzo naturalnie i sympatycznie. W sumie to ich relacja też powstała w bardzo normalnym tonie. To znaczy po prostu przez wiele lat spędzili ze sobą razem w szeregach rewolucjonistów i tyle. Nie potrzebowali jakiejś wielkiej historii na miarę Romeo i Julii, by się dobrze poznać. Naprawdę chciałbym, by weszli w związek. Prawie małżeństwo i być może w przyszłości para. Uwielbiam ich romans na łamach całego Whole Cake Island, jak zmieniała się postać Pudding na przestrzeni arku. Od niepozornej księżniczki, po prawdziwą zdzirę, po nieszczęśliwie zakochaną lalkę Big Mom. Jest niesamowicie rozpisaną postacią, o której muszę kiedyś zrobić osobny film. Aż 3-krotnie zmienić zdanie o jednej postaci w ciągu jednego arku, takie rzeczy tylko w One Piece. A jej pomoc w późniejszym etapie arku, słomianym, podczas pieczenia tortu bardzo doceniam, plus zauroczenie Sanjim mega zabawne. Naprawdę razem uroczo wyglądali i pasują do siebie. Sanji jest na tyle miłym człowiekiem, że nie przeszkadzało mu trzecie oko Pudding, przez które była wyśmiewana oraz dręczona, a ona po zakochaniu się w nim stała się na tyle życzliwa, że chyba wszystko by mu wybaczyła. Nawet największe jego zboczenia? Także moim zdaniem jakby miał wskazać dwójkę postaci w One Piece, które na 100% się zejdą i Oda mnie zaskoczy, jeżeli tak się nie stanie, to właśnie oni. Więc no, ja byłem Kapelusznik, piszcie swoje topki w komentarzach i do zobaczenia w następnych materiałach.